To już pewne. Solidarna Polska będzie na nieunijny fundusz odbudowy. Nie będzie poparcia ze strony Solidarnej Polski. Solidarna Polska nie poprze w Sejmie unijnego funduszu odbudowy, potwierdził w piątek w gościu wydarzeń na antenie Polsat News wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Jesteśmy konsekwentni, dbamy o interes Polski. Popełniono kilkanaście błędów, od decyzji lipcowej, poprzez grudniową, która powoduje przyspieszenie celów redukcyjnych, skutkujących wzrostem cen do uprawnień co 2 o 40%. W tej chwili to gigantyczne wyzwanie dla sektora energetycznego, podkreślał gość Grzegorza Kępki. Wiceminister klimatu i środowiska na antenie Polsat News wyjaśniał, że chodzi o suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Skrytykował też tak zwany mechanizm warunkowości, który ma uzależniać unijne środki od przestrzegania zasad praworządności. Jak zaznaczył Ozdoba, do swoich racji Solidarna Polska próbuje przekonać partnerów w Zjednoczonej Prawicy. Nie ukrywał, że liczy na to, że stanowisko Zjednoczonej Prawicy jako całości ulegnie zmianie. Czym jest Fundusz Odbudowy? W ramach Funduszu Odbudowy Polska otrzymać ma ponad 57 miliardów euro. Przygotowany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 miliardów euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 miliardów euro w formie pożyczek.